Mieszkańcy osiedla Kalinowa w Sosnowcu protestują i chcą, aby na czas remontu wiaduktu przy ulicy Wojska Polskiego urzędnicy przywrócili linie autobusowe numer 18 i T26. Ze względu na remont wiaduktu miasto od 29 marca wprowadza spore objazdy. To sprawia problem mieszkańcom, którzy na przykład pracują w Katowicach. Nie będę miała bezpośredniego żadnego połączenia do pracy. W chwili obecnej będę musiała jechać stąd linią zastępczą na Pawiak, na Pawiaku się przesiadać, żeby dojechać na Niwkę. Jest to dla mnie śmieszne, bo są to dwa przystanki autobusowe. Codziennie rano o godzinie 5:30 wychodzę do pracy, przemierzam przez ten wiadukt drogę w stronę na tramwaj, żeby dojechać po prostu do miejsca zbiórki przed pracą. I w chwili obecnej będę musiał wyjść wcześniej, żeby przejść drogą niwecką na przystanek, więc będzie mi to zajmowało około 20-30 minut więcej, no a droga jest niestety w stanie agonalnym, tak powiem, bo są dziury, tiry jeżdżą na bieżąco, jak widać zresztą też. Jest kładka, która też jest rozsypująca się, no utrudnienie z każdej strony. Jest to spowodowane tym, że linie numer 18 i T26 nie będą obsługiwały przystanku tymczasowego Dańdówka. Urzędnicy twierdzą, że autobusy nie mogą tam jeździć, bo musiałyby nadłożyć sporą drogę i konieczne byłyby dodatkowe pojazdy. Po raz pierwszy osiedle Kalinowa w tych godzinach szczytowych, czyli 5, 6, 7 rano i potem po południu, będzie miało po 6 kursów w ciągu godziny z centrum naszego miasta, więc ta możliwość przesiadek zdecydowanie wzrośnie, nawet w porównaniu z tym, co mają w tej chwili. Natomiast tak, z logistycznego punktu widzenia będziemy mieli wszyscy problem. W naszej ocenie to najtrudniejsza inwestycja od strony logistycznej w historii naszego miasta. W zamian urząd wprowadza linię zastępczą Z26, choć zdaniem mieszkańców nie jest to dobre rozwiązanie. Jest tworzona dodatkowa linia Z26 od Kościoła Kalinowa do Urzędu Miasta, gdzie od Wata do Urzędu Miasta będzie się dublować. I uważam, to jest bez sensu, bo dostałem odpowiedź ZTM-u, że narzekają, że nie mają taboru, przewoźnicy nie mają kierowców, a są pieniądze na to, żeby puszczać drugą linię, która będzie się dublować. Mieszkańcy osiedla Kalinowa nie dają za wygraną i we wtorkowe popołudnie planują protest w pobliżu wiaduktu na ulicy Wojska Polskiego.